Witajcie mi drodzy w codziennym podcaście. Dzisiaj taki odcinek, kontynuacja poprzedniego wątku, czyli śmierć Witka, muzyka ulicy. Z jednej strony cieszę się, że ten film, który opublikowałem wczoraj, cieszy się tak ogromną popularnością. Z drugiej strony jestem trochę smutno i trochę mi z tym źle, dlatego że to nic wesołego i to ogólnie smutna wiadomość. Ale wychodzi na to, że ludzie jednak pragną tych złych emocji, z tego wniosek. Pewnie dlatego ten film ma taką popularność dużą. Także kontynuując dzisiejszy odcinek, przewertowałem internet i znalazłem kilka fajnych informacji, które jakby coraz bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu, że to nie był przypadek, że to nie był wypadek, że to, co się stało z Witkiem, to jednak sprawa systemu, niestety. Zaczynając od początku, 15 sierpnia 2023 roku, moim zdaniem właśnie tego dnia zapadł wyrok na Witolda. Podczas koncertu, w sumie to już po koncercie, zapowiedział, że ma zamiar kandydować na prezydenta Polski. Nawet podał takie hasło wyborcze: ja dla żartu będę kandydował, wy dla żartu na mnie zagłosujecie, a potem żarty się już skończą. Myślę, że właśnie to zdanie prawdopodobnie bardzo wystraszyło system. Dlaczego? Dlatego, że Witek sam powiedział, że 100 tysięcy podpisów dla niego i jego fanów to będzie jeden dzień pracy. I taka jest prawda, bo fanów miał naprawdę oddanych. I władzy zapaliła się czerwona lampka, że ktoś, kto nie jest sługusem systemu, kto nie jest podporządkowany, komu nie zależy na pieniądzach, komu nie zależy na tym, by robić politykę, by nie być żadnym sługusem żadnej partii, może faktycznie zostać prezydentem i pokrzyżować im ostro plany. Tym bardziej, że zapowiadał jeszcze, że będzie wśród ludzi, że nic się nie zmieni, że będzie chodził na bosaka dalej, wśród ludzi będąc prezydentem. I myślę, że to właśnie strasznie wystraszyło władzę, ten system. 26 sierpnia 2023 roku o godzinie 22:22, też ciekawe, wrócił na swojego Facebooka post o tym, że kończy działalność jako Witek Muzyk Ulicy i musi zająć się, że tak powiem, sprawami rodzinnymi, żoną oraz dziećmi. Miał jakieś rozprawy w sądzie, z tego wywnioskowałem, z tego posta. Nie wnikałem w to za bardzo. Nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na jego późniejszy los. Dlatego, że 23 grudnia 2023 roku i to już był ostatni post, jaki opublikował, w którym zapowiadał nową płytę Bękarty Arystokratów. Sam tytuł już świadczy o tym, że będzie to płyta antysystemowa i na pewno taka będzie. Ona już na pewno jest, ona jest nagrana, z tego co mówił, bo to było około 23 grudnia. Więc ona już była nagrana, on opowiadał o tym, że już to wszystko nagrał, że wszystkie jego spostrzeżenia odnośnie tej całej zabawy globalistycznej, która tutaj była dla nas testem, który według Witka nie znaliśmy, moim zdaniem też nie, dlatego że ludzie na siebie donosili, a sam o tym mówił, ja też to widziałem, ze strachu, po prostu ze strachu przed czymś, czego nie było. Takie jest oczywiście moje zdanie, moja opinia, Witek miał podobno. Oraz w tym poście też zapowiadał koncerty, które miały się odbyć w 2024 roku, więc nie sądzę, żeby człowiek, który mówił o swojej przyszłości, nagle miał zamiar się tutaj, że tak powiem, wylogować. A tak jeszcze podsumowując, moim zdaniem Witek to był taki współczesny Neo z Matrixa, dlatego że on wychodził z systemu, wychodził z tego systemu i wchodził do tego systemu, żeby z nim walczyć. Przykładami takimi był na przykład udział w, nie wiem, 25. festiwalu, w 25. Poland Rock Festiwalu, tak?
Dodatkowo zaśpiewał jeszcze w gali Ekstraklasy Kanał Plus, gdzie był Boniek i piłkarze reprezentacji Polski. Także on dokładnie wiedział, co robi, wiedział, jak wejść do systemu, żeby z nim walczyć. Także dla mnie Witek był właśnie takim Neo z Matrixa. On walczył z systemem bardzo mądrze, bardzo sprytnie, bardzo inteligentnie. I system to zauważył i musiał go wyeliminować. Prawdopodobnie tak było. Coraz bardziej się w tym wszystkim utwierdzam. Niestety. Jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia? Jeżeli możecie, zostawcie komentarz. I dzięki, że wysłuchaliście ten odcinek. Jest mi z drugiej strony trochę przykro, że takie tematy tutaj sprawiają, mam taką wysoką oglądalność, no ale takie są realnie niestety. Jeszcze raz dzięki wielkie i trzymajcie się ciepło, hej. Dodam jeszcze tylko, w sumie byłbym hipokrytą, gdybym tego nie zrobił, że do nagrania tego podcastu zainspirował mnie Lach Chwat TV na Rumble, tak się pisze Rumble, tak jak słyszycie. Polecam też obejrzeć sobie jego film 4 minuty, które zabiły Witka. Także polecam. Zobaczcie, tam jest to wszystko pokazane dużo lepiej niż ja to tutaj wam tutaj to streściłem. Także pozdrawiam jeszcze raz, hej.